Cześć, dzień piąty już, albo szósty nawet przed nami. Dzisiaj na śniadanie owsianka z bananem, borówkami i kokosem. Niestety nie miałem w domu ani bananów, ani borówek, dlatego zamieniamy na to, co akurat mam w kuchni. Jest to gruszka i granat. Płatki już się gotują na mleku ryżowym. Za 3-4 minutki będą gotowe. Dodamy do tego troszeczkę odżywki białkowej, białko ryżowe. A potem na koniec owoce i kokos suszony. Trwało to około 6 minut. Owsianka gotowa. Czas na obiad. Udało mi się kupić bardzo ładny kawałek antrykotu. Podsmażymy go delikatnie na patelni, potem upieczemy w piekarniku, a w woku zrobimy taką mieszankę warzyw, batata z cukinią, z papryką i do tego trochę jeszcze pomidorów z puszki. Dzisiaj przygotowanie obiadu zajęło mi troszeczkę więcej czasu, około 25 minut, ale myślę, że było warto. Troszeczkę jeszcze masła klarowanego, to jest moja tradycja w przypadku steków. Dzisiaj był ciężki dzień za nami, nie miałem już siły na nic, a tak mi smakowała owsianka rano, że zrobiłem sobie jeszcze raz taką samą owsiankę, naprawdę rewelacyjna. Polecam Wam mleko ryżowe, zresztą widzieliście rano, tak, z gruszką i z granatem, naprawdę fajnie wyszła. Jutro cały dzień mnie praktycznie nie będzie w domu, więc przygotujemy od razu obiad na jutro. Będzie to... spory jest ten kawałek, nie wiem jak ja to zjem, ale taki jest w przepisie. Praktycznie 400 gram chyba z tego co pamiętam halibuta. Zapieczemy go w piekarniku z pomidorami, do tego takie talarki z ziemniaków. Ziemniaczki gotowe. Thank you.
Chyba troszeczkę rozgotowałem tą rybę, ale będzie dobre.